Ekspozycja osiągnięć i sukcesów. Każdy brand, także marka osobista, musi budzić zaufanie. Na Twojej stronie www musi zatem pojawić się jak najwięcej dowodów na to, że warto Cię czytać, słuchać i robić z Tobą interesy. Tak zwany social proof, społeczny dowód słuszności, czyli określenie stworzone przez Roberta Cialdiniego w latach 90., to klucz do zaskarbienia sobie wiary w naszą biznesową wartość. To zjawisko psychologiczne polegające na tym, że ludzie przejmują działania innych w celu odzwierciedlenia prawidłowego zachowania w danej sytuacji. Przy okazji polecam Ci genialną książkę Roberta Cialdiniego pod tytułem Wywieranie wpływu na ludzi. Social proof na stronie internetowej to wszystkie elementy, które wzbudzają zaufanie wśród odbiorców. I potwierdzają jakość usług lub produktów, które oferujesz. Konsumenci podczas zakupów biorą pod uwagę opinie i rekomendacje innych. Aż 50% Polaków uważa, że opinie o sklepie wpływają na jego wiarygodność. Ci podczas procesu zakupowego najbardziej ufają opiniom bliskich 45%, następnie ekspertom w danej dziedzinie 27%. Internautom 15%, a dopiero potem znanym osobom, na przykład blogerom lub dziennikarzom 13%. W takim razie, jak zastosować social proof w Twoim personal brandingu na stronie internetowej Twojej marki osobistej? Punkt pierwszy: opinie i referencje klientów w formie krótkich testimoniali, długich wypowiedzi lub screenów z konkretnych dokumentów. Punkt numer dwa. Polecenia od Influencerów. Dobre słowo: od znanego specjalisty w branży, lidera opinii na pewno wzmocni Twój autorytet. Punkt numer 3. Portfolio. Loga dotychczasowych klientów i partnerów. Jeśli oni, Ci duzi gracze, zaufali, to znaczy, że ja też powinienem Ci zaufać. Punkt numer 5. Case studies i raporty. Jeśli klient utożsami się z Twoim case study, Zobaczy, że w innej firmie rozwiązałeś dany problem z sukcesem, pozna Twój plan działania, który tam się powiódł, chętniej wyśle zapytanie ofertowe. Jeśli przekonasz odwiedzających stronę, że masz wiedzę i wiesz, jak z niej dobrze korzystać, będzie to ważny argument w procesie dokonywania decyzji zakupowej. Pamiętaj, aby we wszystkich powyższych formach social proof wykorzystywać twarde dane liczby. Konkrety zamiast miałkich obietnic. Na to czeka dziś użytkownik internetu, na tak zwane mięso. Punkt numer 6. Nagrody, wyróżnienia, znaki jakości, certyfikaty. Może gdzieś w Twojej małej biografii, którą pisałeś kilka, kilka lekcji temu, pojawiły się jakieś specjalne tytuły lub nagrody. Może ukończyłeś jakieś szkolenia lub uczelnie, którymi warto się pochwalić. Jeśli tak, Warto dodać wzmiankę o tym na Twojej stronie. Tego typu informacje uwiarygadniają Twój biznes w oczach potencjalnych klientów i wyróżniają Cię z tłumu. Punkt numer 7. Linki do social media i dane kontaktowe. Brak dokładnych danych kontaktowych, adresu, NIPu, osoby stojącej za marką i linków do mediów społecznościowych danego personal brandu budzą niepokój. I zniechęcają do współpracy. Wiesz już, jakie social media wybrać dla swojej firmy, dlatego nie zapomnij dodać odnośników do nich na Twojej stronie www. Punkt numer 8. User generated content. Klient lubi przed podjęciem decyzji zobaczyć konkretną osobę, która kupiła już na przykład Twoją książkę, kurs, konsultację lub po prostu produkty z Twojego sklepu internetowego. Numer 9. Artykuł na Wikipedii. Na koniec najbardziej zaskakująca, a myślę, że bardzo skuteczna metoda na umacnianie Twojego personal brandu w sieci. Stwórz artykuł na Wikipedię o sobie i swoich dokonaniach. Kiedy już oczywiście jednak zgromadzisz ich sensowną ilość. 9 pomysłów odhaczone, które zatem wykorzystasz w Twoim wypadku. Oto Twoja praca domowa. Zbierz materiał do stworzenia treści w zakresie Social Proof na Twoją stronę www. Na pewno masz się czym pochwalić, więc do dzieła!